Niesławna łubianka, kwatera główna KGB w Moskwie. Akta uśpionych agentów są w archiwum 30 metrów pod ziemią, w przeciwatomowym bunkrze dowodzenia. Wejść i wyjść można tylko za pomocą pilnie strzeżonej windy. Potrzebujemy kogoś z wewnątrz. Tu do akcji wkracza nasz człowiek Belikow. Belikow jest naszą wtyczką w KGB już od niemal 10 lat. Pomoże nam wejść. Spisał się na Jamanta, spisze się i teraz. To pojebana akcja nawet jak na niego. Zgodził się na to? Bezpośrednie zagrożenie nuklearne uzasadnia każde ryzyko. Nie będzie miał nic przeciwko. Połącz mnie z Belikowem, James. Alo, Belikow na trupie. Izvinite, ja думал, что это посольство Сингапура. Docieramy do tuneli. Masz dostęp do bunkra. To właśnie chciałem usłyszeć. Jeszcze nie. Wiem, że masz to pod kontrolą. Jeszcze jedno. Jeden z informatorów z Berlina Wschodniego zdradził i uciekł do Moskwy. Podejrzewamy, że jest dziś na Łubiance. Za dużo wie o siatce w Berlinie. Chyba musi przejść na emeryturę. Świetnie. Już wiem, dlaczego Hudson cię tak ceni. Spotkamy się przy wejściu do piwnicy, jak już będziesz miał klucz do bunkra. Towarzyszu Belikow, wzywają was do sali konferencyjnej na górze. Przybył sekretarz Gorbaczow z Komitetu Centralnego. Będziecie musieli wrócić. Towarzysz Zachajew, mówiliście, że naciskał ten. To Brytyjczyk, Australijczyk czy... Towarzysz Augustynowem. Dobrze. Wasili, czy generał już tędy przechodzi? Towarzyszu Belikow, usiądźcie. Sekretarz generalny Breżniew zainteresował się nowinami w kwestii bezpieczeństwa. Mamy kreta wewnątrz KGB. Komitet chce, by ktoś z zarządu głównego nadzorował śledztwo pułkownika Krawczenki. Jeśli jeszcze się nie znacie, oto Imran Zachajew. Dziękuję, sekretarzu Gorbaczow. Dziękuję za przyjęcie mnie z otwartymi ramionami. Nie wyobrażam sobie większej tragedii niż dom targany zdradą. Zaufanie jest dla rodziny święte. Jak widać, nie wszyscy zgadzają się z tym pięknym podejściem. Towarzyszu Belikow, jesteście szefem bezpieczeństwa, więc jak rozumiem, próbujecie niestrudzenie złapać tego kreta. Jak wam idzie? Hmm.
Nie jestem cierpliwy, Belikow. Ani łaskawy. Dopóki go nie znajdziemy, musimy zwiększyć środki ostrożności. Zachajew, macie jakieś zalecenia? Ograniczymy dostęp do bunkra. Chciałbym też poznać was wszystkich trochę lepiej. Chcę znać wasze nadzieje, obawy i ambicje. Dokładnie, ale bez zakłócania normalnej pracy. A wy, Belikow, kto powinien mieć wstęp do bunkra w trakcie śledztwa? Belikow, bardzo mi przykro. Nawet wam odebraliśmy dostęp do bunkra. Musimy być ostrożni, prawda? Sekretarzu Gorbaczow, uważam, że chwilowo tylko generał Czarkow powinien zachować swój klucz. Хорошо, tak zróbcie. Proszę się nie martwić. Rozkazałem już, by odebrano wszystkim klucze do bunkra. Towarzyszu Belikow, poważnie zagrażają nam kapitaliści. Nasz styl życia i cała nasza wspólnota są atakowane. Złapiemy zdrajcę. I zapłaci najwyższą cenę za zdradę. Belikow, możecie odejść. Obserwują mnie. Potrzebuję karty do bunkra, ale najpierw muszę wyłączyć kamery. Strzeżony obszar. Jeśli mnie tu zobaczą, zostanę zdemaskowany. Czym mogę pomóc? Teraz muszę ukryć ciało. Może w jednej z tych szafek? Muszę załatwić Adlerowi kartę do bunkra. Bez niej nie wejdzie do skarbca. Sęk w tym, że jedyną kartę ma Czarkow. Tak? W czym mogę wam pomóc? Przykro mi, towarzyszu Belikow, ale Zachajew wprowadził obostrzenia. Potrzebujecie zezwolenia z pokoju narad, jak każdy. Przykro mi, nie mogę. Zachajew by mnie wybebeszył. Towarzyszu Belikow, jak ważny jest dla was ten trop? Kubańskie cygaro by mnie zajęło. Na pewno można je znaleźć w jednym z biur.
Tak? Strażnik nie chce mnie wpuścić. Muszę zdobyć to, o co prosił. Albo go załatwić. Czym mogę wam pomóc? Wspaniale. Wpuszczam was. W ogóle was nie widziałem. Tak? W biurze ewidencji mogę przeprogramować tę kartę, żeby otwierała bunkier. Thank you.
Dobra, czas ruszać do piwnicy i wpuścić oddział Eblera. Czym mogę pomóc? Ladna. Nowego Maxa. Oddział Adlera potrzebuje mundurów, by ominąć ochronę. Zwabię dwóch żołnierzy do tuneli. Powinno się udać. Tu Belikow. Jestem w kotłowni. Przyślijcie mi tu ochronę. Natychmiast! Nie wiedziałem, czy się uda. Nie bardzo miałem wybór, wiesz? Ta karta otworzy windę prowadzącą do bunkra. A co z mundurami? Zdaje się, że już tu są. Przyprowadzę ich tu i odwrócę uwagę. Reszta należy do was. Bel, kryj się. Ostrożnie. Mundury nie mogą być we krwi. Tam. Ja naszą tu nikakowo opravdanie te niekompetentności. У нас есть очень строгие протоколы, чтобы это предотвратить. Понятно? Dobrze. Dobrze, muszę iść. Ale chyba już wszystko macie. Jeśli was zatrzymają, pracujecie dla komendanta Sobora. Przebierz się. Wejdziemy do bunkra, liczymy na siebie. Towarzysz, możecie wpuścić nas? Uwaga na wykrywacze metalu. Obejdźmy je. To prosto słyszę. Ja pokazałem. Zdanie zakryte. Ja pamiętam. I куда это вы направляетесь? Досмотр обязательный. Для всех, без исключения. Wydał żne prajci das motr. Товарищ, поставьте вашу сумку сюда для досмотра. Не нужно. Дайте нам пройти. Не принимайте это близко к сердцу, товарищ. У меня приказ досматривать всех без исключения.
товарищ, ты нужен Закаеву. Я разберусь. Спасибо, товарищ. Что так поздно, Беликов? По-моему, я здесь, нет? Пойдем. Когда вы прибыли? Ах да, разумеется. Кто ваш командир? Я не расслышал. Какое совпадение? Я как раз к нему на прием. Обязательно передам ему привет от вас. То на таких дубков musimy uważać. Wiesz, sprzęt. Nie ucieszą się na nasz widok. Czekaj na sygnał. In preżniem, czym krawciem kołys. Оружие на землю запрещено! Gadaj,
chwilę, zanim się przebijesz. To ta lista, Bell. Skopiuj ją na dyskietkę. Kończy nam się czas. Zaraz to przetną. Musieli się przebić. Znajdźmy coś silniejszego. Znam idealne miejsce, kolego. Ciężkie uzbrojenie z tych, które są na świecie. Nie dostrzegam się, że będą posiłki.
ładunki. Bel, sprzęt. Lazar, południowo-zachodni dziedziniec za 5 minut. Delikow zabiera się z nami. Mamy z tyłu dużo miejsca. Kiedy wyjdziemy z windy, kierujcie się w stronę dziedzińca. Przygotuj ładunek, Bel. Lecimy, Bel! Do drogi. No nareszcie. Czekałem na twój telefon. Nieźle nabałaganili w Moskwie. Było warto? Adler zdobył listę nazwisk uśpionych agentów. Jakimś cudem. Chłop ma jaja, to mu przyznam. Bel się spisuje. Najwyraźniej. Ale oddział za bardzo opuścił gardę. Zachowują się, jakby wiedzieli. Być może. Okazało się, że jeden z uśpionych agentów jest powiązany z operacją Greenlight. Theodore Hastings. Inżynier jądrowy przebywający w Salt Lake City. I uważasz, że aktywuje właśnie Hastingsa? Dokładnie. Obserwujemy każdy jego krok. To tylko kwestia czasu, zanim doprowadzi nas prosto do Perseusa.